Siemanko, z tej strony Kolizna Was w kolejnym odcinku z serii Polscy Sąsiedzi. Widzowie, wasza ulubiona seria i mam do was taką prośbę. Już naprawdę mało brakuje do 100 tysięcy subskrypcji. A tak jak wam mówiłem, no jeżeli kanał osiągnie 100 tysięcy subskrypcji, no to już niestety ten, kto nie subskrybuje kanału, nie będzie mógł oglądać filmów. Więc zostawiajcie subskrypcję, widzowie, żeby można było te filmy oglądać. Mam nadzieję, że już niedługo uda się zdobyć tą stówę i zrobię dla was na pewno jakiegoś długiego live'a z nagrodami. Na pewno jakoś się dla was odwdzięczę za to, no bo to już jest po prostu potężna liczba, widzowie. Dzisiaj znajdujemy się na gospodarstwie, w sumie standardowo, tu zobaczcie, stoi mój kochany Władimirec, mój ulubiony, widzowie. Będziemy dzisiaj, no bo tak pomyślałem, że łąkę w sumie bym, widzowie, wykosił, tą co tam mam. No bo niedługo będzie trzeba z tymi krowami pomyśleć. Zobaczcie, już jedna krówka u mnie jest. No ona przypamiętała się, musiały kilka krów musiało u chłopa, widzowie, uciec. Bo zobaczcie, tutaj pójdziemy od drugiej strony. Czekajcie, tędy pójdziemy. Zobaczcie, tutaj trzeba ogarnąć jeszcze ten dach. No i tutaj widzicie szyby i tak dalej. Nie, tu, no trzeba to pogarnąć. Zobaczcie, tu jest krówka, moja kochana. Tylko to jest w ogóle inna, widzowie, krowa niż tamta, bo tamto niestety, no, co potrąciliśmy i chyba ona skończyła swój żywot, a ta też się przypamiętała nam tutaj, więc powiem wam, widzowie, oby jak najwięcej tutaj do nas przychodziło. A teraz tak, pójdę ogólnie do Kuby. Nie odbiera on ode mnie dzisiaj, widzowie, telefon. Sąsiad Michał. Co tu? Sąsiad Michał. Słucham, bo ja jestem tutaj, do poddaszu. Gdzie? Wow. Tu, na oborze, idę, go sprawdzam. Siema, Michał! Siema, nobelki sprawdzam, czy ile jest miejsca. Sąsiad Michał, chodź na chwilę, kto to jest? To jest problem. Dobra, czekaj, zejdę stąd. O, zamknę sobie drzwiczki. Co to? A byś mi pomógł jak coś? A co? To chodź szybko, jest afera. Siema. Ale Brian, siema, no Karol. Chodź. Siema. Brian. Ty, jak to to jest? Ja ci mówiłem, że ja ci nie będę pomagał po tych ostatnich zajściach, które tutaj dobra, miały miejsce. No dobrze, przepraszam. Michał, kto to jest? Jedna rzecz, byś mi go pomógł. Syn Kuby. Syn? Ten drugi, no. Jego? No. Aha. A gdzie ty chcesz tu? Szybko. Co tu? Bo wtedy coś tak zdenerwowałem, co tu zatem pojechałem, tu tutaj miałem rozwód i nie wyhamowałem. O kur... Znowu jeździłeś o, po ja tym, nie pierdziele. Nie wyhamowałem i tak przywoseniłem. O skurczyby. No to, ale to jak ja mam ci pomóc? Ojciec zobaczy, to będziesz lany. Gdzie masz, Brian? Karol jestem. Ja nie wiem, co ja ci mogę powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o tę sytuację. No... Cześć, Karol jestem. Karol jestem. Ty, ale ale kulturalny ten dzieciak jego, on się nie przywita? To co, Karol, z tym zrobimy? No co z tym zrobimy? No trzeba do Kuby zadzwonić zaraz i powiedzieć, że dzieciak rozpieprzył. No dobra, to ja zadzwonię może. No weź zadzwoń, no. Dobra. No weź nie weź zadzwoń, Michał. Zadzwoń, bo to wiesz, bo to... Proszę, no. Lepiej, żeby wiedział, później... Halo? O? No nic nie słychać, bo on ma... Zasięg jest tragiczny, Karol, to do niego się nie dodzwonisz. Ty weź, wyjdź tu przez stodołę, weź. Ale u niego jest tragedia, bo on w jakimś lesie siedział, a w przesiedzie nie dodzwoniłem, wiesz? No ja nie mogłem do niego też się dodzwonić dzisiaj, nie? Nie, co nie robi? Się. Dzwoniłem nie do niego, bo... Się. Wiesz, pytałem, czy kusiarkę mogę od niego pożyczyć, nie? Nie pójdzie. Nie pójdzie, dobra, nie pójdzie, nie pójdzie, nie pójdzie w ogóle. Dobra, poczekaj, to... On i tak się chyba raczej nie obrazi, co? Jak weźmiesz od niego? Ram się, że nie! Czekaj, ja wezmę tego Ursusa, podczepię kosiarkę i... Podjadę, wiesz, to swoją łąkę wykoszę, nie? Nie powinien się pogniewać, kurde, kto do tego bizona tutaj postawił, ty? O, Dawidek kosił u mnie, może do tego. Kosiarkę będę brał! Czekaj, gdzie ta kosiarka stoi? O tu! Nie będziesz brał, wysiadaj! Ale co? Nie, bo ja ciebie nie znam, wysiadaj! Ale ja jestem kolegą twojego ojca, weź! Nie, ojciec mówił, żeby żadnemu tutaj... Szmaciarzowi nic nie pożyczać. Co nie ty? Ma. Co? Ach, nie ten Brajanek, naszym... ach, ty, ten Brajanek. Michał, może nie coś ma. Kurde Kuba gadał, żeby nie pożyczać, co? Ja nie wiem, ja się w to nie mieszam, gadał. Ja to pożyczałem. Gadał, dobra, ja pożyczę, żadnemu... kurde, podczepię. Nie, na pewno nie. Nie, no to ja od razu mówię, że ja to odczepiam. Co? Nie, bo ci powiedział, że nie ma pożyczania. A zresztą co? Mnie podczepił, co? A później to ty chcesz pożyczać? Won! Co, Michał? Ja, nie, ja się nie, nie chcę się wtrącać, żeby tutaj nie było problemów. No. Tego dzieciak, tak? Zadzwonić? Tak. Dobra, ja wezmę ten ciągnik z tą kosiarką, no to on się nie pognie. Ja nie. Ja nie raz pożyczałem od Kuby, tylko się nie mogę do niego dodzwonić. No to już koniec tego pożyczania w takim wypadku. Już ale co, ty jesteś tu jakiś dyrektor, czy co? Tak, bo ja tą gospodarkę będę przejmował za 12 lat. No nie, Michał, co mam robić, kurde, ty z tym fantem, nie? Ja powiem ci tak, ja bym...
Może i pożyczył, ale jak on się tak chce kłócić, no to co, będziesz ryzykował? Nie, no ty, chcesz. Michał, może ojciec coś gadał, żeby nie pożyczać, wiesz, może mu to nie pasuje, że tak pożyczy. Dobra, to nie, to nie. Ale on w ogóle, z tego co Dawid mówił, to on nie ma pozwolenia wsiadać do ciągników żadnych, nawet po gospodarstwie jeździć. Dobra, Michał, wiesz, może Kuba coś gadał, żeby nie pożyczać, wiesz, usłyszał dzieciak, wiesz, może sobie nie życzy, żebyśmy tak od niego pożyczali, no nie wiem. Nie, no, może tak być. A ty masz kosiarkę? Nie, poszedł stąd i tu nie przychodź. Co? Ja mam kosiarkę. Ale troszkę kultury dzieciaku się naucz. Won. O, proszę. Różowa koszuleczka, ty. Tak? Ojcowi powiem wszystko i zobaczymy wtedy. Z Dawidkiem się dogadaj, ty. Spieprzaj, bachu, ty. O, kurde. To już ci nic nie pożyczy. Spieprzaj. Michał, ty masz taką siarkę swoją to? Mam, dawaj tu podjedziesz i... Czekaj, to ja Władimirca wezmę, czekaj, zaraz będę. To nie jest taki poziom koszarkowy jak u nich na gospodarstwie. Dobra, ale, ale wiesz, tam ważne, aby to ukosić, kurde, no. Tylko trochę jest pokrzywiona, musisz uważać, bo tutaj Dawidek albo Brian mi rozwalił, co? Powiem ci, że w szoku jestem. No ja, Michał, ty mnie pożyczaj. O, zobacz to. Wiesz, co możesz zrobić? No. Weź rozsyp gwoździ na drodze polnej, jak on będzie jechał, jak będzie wracał. No nie, no. No co ty na to? Ciekawe, jak on była szczerze. A masz gwoździe? Nie, nie mam u siebie. Ja do ojca się zapytam. Ale wiesz co? Ja do ojca zadzwonię. TikToka zrób z tym, wiesz, ile ludzi ci dojdzie klołów za takie coś, za takiego pranka. Co wy tu ktujeta? Co wy tu ktujecie? Mówię, ochrzaniam go za to, że mi zniszczył. Trochę widzisz, pogięte jest w tą stronę. Weź podepki. Ty jeszcze przypakowałeś, widzę. W ogóle nie dbacie. Dobra, weź tam wałek tego. Masz podpięte już. Dobra, nara jak tak. I rozwal tego. Ty, co on tu nasypał? Gdzie? Ty! Co się tu nasypał? Nie, ja sobie nagrywam wyjazd. Michał, co to są za gwoździe tu? Ej, Brian, o co chodzi? Nie, to co to ma być? To po tej budowie. Co, kazałeś mu gwoździe tutaj? Nie, to musiało zostać po budowie, ale tu jeden jest... Dobra, sprzątnij to! Dobra. Został. Dobra. Aha. Przypasolił tobie! Kosiarką przypasolił! Inaczej trzeba było to zrobić. Jak on będzie wracał z łąki, niech będzie na drodze polnej. Widzowie, oni coś knują. Dobra, odejdź ode mnie, bo... Ja mu w łąkę nasypię, żeby krowy zeżarły. Nie, tak to nie, bo szkoda krów. Jedź, Karol, jedź! Nara! Przejdziemy się z tobą na łąkę. Wolałby mnie! A to Brian, to ty idź może. Ja to się z tobą, Michał, lubię. Dobra. Wiadomo. A pierdziele, widzowie, co zobacz? Brian, o tu dawaj go pożdzie. Jak on będzie jechał, to będzie miał po oponach. Ale to dobra, będzie prank dobry. Dobra, ja lecę, bo mam sporo zajęcia dzisiaj. Widzowie, jedziemy na tą łąkę. Się co to ma w ogóle znaczyć? Co to ma znaczyć, kurde? Nie wiem, jakiś tam... Dokładnie widzowie nie słyszałem, ale nie wiem, czy coś Michał nie namawiał tego Briana, żeby coś do cholery zrobił. Ale bo mi się po prostu, widzowie, wydawało. Zobaczcie, taką kosiarkę pożyczyłem. Pamiętajcie, widzowie, jeżeli ktoś z was jeszcze nie zostawił subskrypcji, to zostawcie, żebyście byli informowani o kolejnych, widzowie, odcinkach na kanale. No i niedługo te 100 tysięcy subów, no to warto, żebyście mieli suba, no bo już później jak będzie 100 tysięcy, to nie będzie można kanału subskrybować, no niestety. Tylko ci, co dali suba wcześniej, no to będą mogli oglądać filmy. No ale no to już tak tylko przypominam, możecie też na Instagrama wejść, bo tam jest was mało, czasami coś wrzucam. Tu mam zaraz, widzowie, łąkę, o tutaj zaraz naprzeciwko. Także to jest akurat z tym bardzo dobrze. Jedź! O kurde, widzowie, hamulce słabe! Dobra, jedź. Dobra, tutaj, widzowie, wyjeżdżamy. Jesteśmy przy łące, moje kochane. Zobaczcie, walna łąka, tu nie jest jakiś wcale mały kawałek, dobra. Co? O nie. Co? Dobry, pan tam mieszkać? Na górze? Na górze, no. Nie widział pan gdzieś krowy takiej, bo uganiam po wsi, gdzieś uciekła mi krowa jedna, Matylda się nazywa. Co uciekło panu? O broże taką czarną miała i uciekła, zerwała się normalnie, wariatka. O to ja nic nie wiem, do widzenia. To ja tam pójdę do góry, to zobaczę, może u kogoś jest. Panie, to poczekaj pan, ja ukoszę, to ja z panem pójdę. Panie, ale to po co mi pana pomoc, będę czekał, jak ona teraz może jeszcze gdzieś poszła? Nie, tam to na pewno nie ma, to pan nie trać czasu. Panie, a wie pan, że wilki u nas grasują? A jakie wilki? A szkoda krowy, ta krowa dorodna. Proszę pana, nic jej nie będzie. Spokojnie, zobacz pan, jak ja Władimircem koszę trawę, panie. Muszę chyba do Kuby zadzwonić, tam Kuba taki mieszka, nie wiem, czy pan go znasz, kojarzysz. Mój kumpel.
Tak? Bo on tam może coś wiedział, bo jak ta krowa, to ja nie wiem, to ślady prowadzą niby tam. Po tym piachu i chciałem spytać, bo wiedziałem, że pan się z tamtej drogi wyjeżdżał. Znaczy, no bo to musisz pan tam zobaczyć, no bo to... No to ja zaraz się przejdę. To pańska łąka? To moja, moja, no. A masz pan zwierzątka, że pan kosisz? Jeszcze nie mam, poczeka pan, bo telefon mam, no. Tylko na głośnik sobie dam. Halo? Halo, siemano. Siemasz. No, dzwoniłem do ciebie. Ja wróciłem właśnie do... Ty, bo ja zasięgu nie miałem, ja też do ciebie próbowałem, ale miałem jedną... No, dobra, wiesz, dobra. Dzwonić. Wróciłem do chałupy akurat. Ale no. Brian coś gadał, że jakiś chłop był, to ty tutaj byłeś? Dobra, ja wiesz, byłem, chciałem, ale tam już dobra, nieważne, tak. Ale o co chodzi? Bo on gadał, że... Nie, wiesz, bo chciałem kosiarkę pożyczyć, ale on powiedział mi kilka słów i ja już, wiesz, sobie... Przeanalizowałem, że pewnie musiałeś coś w domu gadać i dlatego on tak mówił. A to co on ci powiedział? No, że ojciec kazał żadnej łachudrze, kurde, maszyn nie pożyczać i tak dalej i... Wiesz, może, wiesz, no mogłeś powiedzieć, Kuba, wprost, że po prostu nie chcesz pożyczać czy coś, dobra, a nie... Słuchaj, mówić co ty chciałeś pożyczyć? Kusiarkę chciałem, ale już niepotrzebna, dobra, bo... Ja do ciebie jadę. Nie, ja od Michała pożyczyłem! Już ja koszę, już się zaraz kończę tu, bo tu moment. Prosisz? No, ale słuchaj, wiesz, Kuba, jak... Jak tego, jak nie chcesz pożyczyć, to... Rozmawiasz z Kubą tym? Tak, tak, no, tak. Dobra, czy pytał krowę? Ty, bo taki gościu, kurde, przyszedł do ciebie o krowę, pyta, że zginęła krowa, to nic nie gada, jak on by przyszedł do ciebie, dobra? Ale że to Maniek! A to co? Maniek! To twoją, tak? Maniek! Kurde, ty, ale Maniek kojarzysz? To w porządku chłop jest, kurde. Ty, ale no, to o chodzi mu to co ja ten... dobra, to nic na razie nie gada. Idę tu zobaczę sam, nie będę do pana czekał. Poczekaj pan, no! To ile tu mi zostało? Poczekaj ale pan. Ale trzeba tą krowę wziąć na przyczepę gdzieś wywieźć, cholera, bo będzie na on, dobra, on już tam idzie, weź go jakoś zagadaj, dobra? Zagadaj dobra, go na gospodarstwie, ja dobra, niedługo przyjadę, to przyjadę. Weź zagadaj go, u siebie na gospie. Ale, dobra, Kuba! Bo mi ten twój dzieciak gadał, że no wiesz, że ty gadałeś, żeby tam żadnemu nikomu nie pożyczać, kurde, maszyn, no to wiesz, no ja to tak odebrałem, no, że słuchaj, ty... My tu na wsi wszyscy sobie pożyczamy i w ogóle wiesz, nie ma problemu. Ja to tak odebrałem, kurde. Ja to tak odebrałem, że nie wiem, że to może kurde gadałeś coś w domu, że. Który to gadał, Dawid, czy Brian. Ten mniejszy, dopiero nie, go poznałem. Dobra, i do mnie. I jeszcze kazał mi z gospodarstwa spieprzać. Tak won do mnie. Bez niczego? Won do mnie mówił, bez niczego. Won do mnie gadał. Dobra, słuchaj, ja mu się dostanie za to. Dobra. Ja ci przepraszam jak najbardziej, ale to nic takiego nie miało miejsca, że ci nie chcę czegoś pożyczyć. Dobra, to dobra, spoko, ale i tak już od Michała pożyczyłem, no to. No dobra, ale jak będzie trzeba, no to bierz. Dobra, się musisz pytać. Zagadaj tego gościa jak przyjdzie. Następnym razem, słyszysz, następnym razem ty do mnie zadzwoni, ale ty przychodzisz się pytasz tu. A jak... Dzwoniłem i odbierałeś! Jak... Słuchaj, jak nie odbieram, a wiesz, że ja załóżmy danego dnia trawy nie kosz, nie będzie mi posiadana kosiarka, to bierz się, nie pytaj. No. Dobra, dobra, to dzięki, na przyszłość będę wiedział. Ale no, jak coś, to zagadaj tego kosza, niedługo będę tam, do koszy tu i będę. Ty, Karol? No? A czemu sejad na połamany zderzek? No właśnie, przypieprzył ten twój Brian w stodołę i cofnął jeszcze tam później, bo on przyszedł do Michała, ja podsłuchałem rozmowę i coś gadał do niego, że przypieprzył. I Michał też do ciebie dzwonił, ale zasięgu nie było. No ja nie miałem w tym lesie. Weź ty pochowaj te kluczyki od tych dzieciaków. Nie, ale Brian umie naprawdę jeździć, on wiesz, tutaj ciągnikami w ogóle on tu... Tak, umie, co chwilę to rozpieprzył ci coś. W ciągniku? Nie, w ciągniku, w tym. W samochodzie. Samochodem to mu nie daje, kurde, no ale... Dobra, ja niedługo będę, zagadaj tego gościa tam, dobra? Dobra, no ja go zaraz zagadam. Dobra, no. Dobra, no narka. A widzicie widzowie, czyli jego synalek, kurde, tak opowiedział, czyli jednak Kuba nic nie mówił. Kuba ja właśnie coś mi nie chciał wiedzieć, bo Kuba to nam pożycza bez problemu żadnego widzowie te maszyny. Więc ten głupi, kurde, to jego synek. Tu są. Na pewno ona dziś poszła tam, pomożesz mi pan czy nie szukać? Panie. No. Co pan tam gadasz? No panie, ślady kopyt są normalnie, to ona dziś tam poszła, to pieszczysta droga. Proszę pana. Zaraz, poczekaj pan, widzisz pan, że kosze? Zaraz pomogę panu. Podajcie mi pan, możesz szukać tej krówki, no. Widzisz pan, że mało zostało? Poczekaj pan, to kosze, no bo widzisz, no co, ja nie będę tego zostawiał, później paliwa wjechał tu znowu. Czemu ona uciekła, jak ona wszystko miała, co chciała? Proszę pana, czasami zwierzęta takie są, że pójdą, uciekną i co pan zrobisz? No takie są nie, zwierzyny. No. Nie martw się pan, zaraz się znajdzie. Tragedia po prostu, że pana jedyna najlepsza krowa, ona się cielić miała i co? No to proszę pana, może u kogoś innego się, że tak powiem, ocieli. No to z dupy nogi powyrywa.
Spokojnie, myślę, że to się rozwiąże, proszę pana, no. Nie martwicie pan na zapas. Najgorzej to się, proszę pana, na zapas martwi. Co? To łączenie ciekawe, gdzie tu Duda posłał stąd. Proszę pana, nie denerwuje się pan. Zaraz pójdziemy, jakoś to ogarniemy. A nie, jakbyś pan majątek życia stracił, to co? Się pan a to pana jedyna krowa? Pana miałem za dobre mieć. No dobrze, proszę pana, no to nic, tylko panu, kurczę, że tak powiem, no współczuć. No, jakbym stracił moją jedyną krowę... No to co dalej? Tu jakieś gospodarstwa są, to zaraz ludzie pewnie znajdę, może ona tu gdzieś przyszła do innych krów. To poczekaj pan na mnie. Albo byka jakiego może szuka. Ło. Poczekaj pan na mnie, zaraz pójdziemy, zobaczymy. Cię pan nie martwi. Pan sam tam nie chodzi, bo tam wilki grasują. Jasne. Ja tutaj przy drodze tej polnej. Dobrze, spokojnie. Co wie, kurde. Mamy problem, bo ta krowa, co mu spieprzyła, to prawdopodobnie jest u mnie. Pamiętacie w poprzednich odcinkach? Przyszła krowa. Jedno potrąciłem, a jedna przylazła. Bo ta to jest inna w ogóle, widzę, ta co przylazła. Dawno to była czarna, co ja potrąciłem. Ta jest inna, delikatnie. Dobra. To może mu dwie zginęły, kurde. Teraz się dobra. Wykoszone. Jedziemy, widzowie. Ja pierdziele. Już się cieszyłem, że krowę będę miał, a tu gościu szuka jej. No ale trudno, widzowie, no jak kogoś coś czyjeś jest, no to wypadałoby oddać komuś, nie? Zobaczymy zaraz. Tylko, że ja mu powiedziałem, że ja nic nie wiem na ten temat. Jest on tutaj gdzieś? Ty, widzowie, nie widzę go. Może on już poszedł? Dobra, szybko lecimy tam. Pewnie poszedł na piechotę, skubaniec. Dobra, bo on jej nie zauważył. Może Kuba go zagada jakoś tam? Będzie dobrze, dobra, zaraz zobaczymy. No kurde, jak coś oddam, no trudno, no po prostu się nie udało i oddam mu to krowę. Ale wolno. O! Ile mam czekać? Dobra, dawaj pan! Ja pierdzielę. I co, tu ślad jakiejś krowy jest? No tu było widać, że poszło, bo ja tu żebym patrzył. Panie, to może trzeba do Kuby zajrzeć, co? Ale zajrzę. Chcę zajrzeć do Kuby, może on coś tam widział. Słyszał. Panie, no już jesteśmy blisko, na pewno. No. Tu na razie jest ściernisko. Ale będzie! Syn był pana w tym, w internecie tam jest. Bo jakby syn był w internecie, tylko na miejscu, tu wychodził do szkoły, jakby tam nie musiał być, o. To on ma w telefonie ten nadajnik do tej krowy. To i tak ją znajdziemy. Dobra, ja tu stanę. A to co tam, ta krowa ci zniknęła, tak? No, nie widzisz śladów kopyt tu? No ja tu widzę, no kurde. Ty, a tu łosie różne chodzą i w ogóle, wiesz? Spokojnie, tu na pewno jej nie ma, tak my... Matylda! O kurde. Jakiś debil ją zamknął tu, o co to chodzi? Matylda tutaj przyszła? A u kogo ta krowa tu stoi, panie? Jaka? Ona sztywna, panie! O, już kręci główką, no, to jest. Ona sztywniutka, panie, coś ja patrzę. Co za idiota tu mieszka, trzeba tego złodzieja pozwać, może po policję. Matylda, chodź! Chodzi! Nie wiem, a może ona pokaże po prostu kto... O, skubana! Jaka narwana! Patrz, panie, jak ja ją nauczyłem. Matylda, do mnie! A to... Chodź, Matylda. A zobacz, pan do mnie idzie! Chodź! O, kur... Odarwana! Z barana w ciele walnęła coś. Kuba, co ty się w krzaki schowałeś, kurde? Matylda... Ja wolę z tyłu stać, słuchaj, bo ta krowa jak odarwana... Matylda, chodź! Ty, uważaj, ja się lepiej schowałem, patrz, ona rozpęd chce brać. O, skubana! Ty, ale nie może przeskoczyć! Poszła, uciekła! O, skurkowana, tu wlazła do chłopa! Do Michała. Ona pranie poszła wąchać komuś, ty. A Kuba w krzakach się schował, widzowie. Ja się chowam, ja tu się boję, jak to wiesz, tak krowy. Dawać, chodź! O, idzie! Biegaj po pszenicy, bo o, skurkowa! Oj, to panie, to chyba nie pana, jak od pana tak spieprza ona. Chodź, Matylda. Oj, to chyba nie pana. Biegnie. Kurde, proszę pana, bo to jest moja krowa! Matylda! Chodź! O, Matylda, ja widzę, bo ona ma taki same ten nawet. No to panie, to co ona tak spieprza przed panem? Bo ona biegnie już do kałupy. Co panu gadasz? Matylda! Ona taka posłuszna jest? No! Do chałupy? Do chałupy, bo ona zna trop. A gdzie pan, mieszka tu na wiosce? No, to jest jak pies myśliwski. O! Chodź do domku, wracaj się, no! Chodź do domku, chodź! Matylda, chodź! Chodź do domku, wracaj się! Chodź, Matylda! Chodź! Ona wie, gdzie jej dom, panie! Zaraz zobaczysz pan, gdzie jej dom! I pogadamy na ten temat, chodź! Chodź tutaj!
Oskurkowana. Nie do weterynarza i koniec będzie. Proszę pana, co pan chce się uspać? A ma jakieś inne wyjście? No, szczerze, nie wiem, no poszła tam w pola. No, zawiedziemy ją normalnie. Panie, kto panu ją ukradł? Ona sama dziś wybiegła, panie, ale a właśnie, jeszcze muszę tego debila znaleźć, co tam mieszka, bo on ją pewnie zamknął tam. No to musisz pan do niego na podwórku pewnie wleźć, może on gdzieś w kołupie. I co z to krowo ziela? Poszła tam w te! Powinieneś wiedzieć. Kuba, kto tam mieszka, koło ciebie, po prawej stronie? Wiesz co, ja tego po prawej stronie to nie znam jeszcze. Aha, to trzeba tam wejść zobaczyć, proszę pana, czy tam ktoś jest na podwórku, czy nie? Tam chyba, tam nikt na razie nie mieszka, tam chłop tylko przyjeżdża sprzątać podwórko. Chyba razie, tak, ale... bo ja też nie widziałem, że tam ktoś mieszkał, panie. No. Już może pan pójdzie do domu. Jak pan tylko tutaj... wiesz, że traktor zostawił, to pan się z Kubą znasz? No tak. Aha. A tu po lewej kto mieszka, bo to ten sam właściciel. Ten, nie, po lewej to taki Michał mieszka, wiesz? Po lewej Michał, no. Ale on się też tam po prawej z tym chłopcem. A tutaj, proszę pana, to kurde, tak nie wiem, czy to można wchodzić do kogoś tak. Wie pan? Tak nie. Słucham? Jest tu kto? No. Widocznie, proszę pana, nie ma chyba, tak mi się wydaje. Kogo to może tu. Ja kamienia rzucę w okno, karteczkę przyczepimy, żeby macie oddać krowę. Proszę pana, ale może ona sama na pastwisko, kurde, wskoczyła. No, mi to się wydaje, że wiesz, tam nikt tam krowy nie kradł, może zobaczyła jakieś mleczyki ostatnio w tym sezonie czy coś przeskoczyła. I tyle, wskoczyła no, i koniec. W sumie dobra, może ma to rację. Bo to widzisz, ona normalnie drogą szła. No to proszę pana, to wypad z mojego gospodarstwa. Nie to, bo jakby ktoś ją wziął na... Co pan powiedział? Ja idę oporządzić. Powiedziałem wypad z mojego gospodarstwa. Urego, to pan jest właścicielem? Tak, to ja, proszę pana. To pan mi ukradł krowę? Nie ukradłem, tylko teraz powiem panu wprost. Uratowałem ją przed śmiercią tragiczną i szukałem właściciela jej, żeby ją oddać. Proszę pana, gdyby nie ja, ta krowa już dawno, proszę pana, wiecie, poszła? Na kiełbaski. Ja jestem właścicielem przecież. Tak! Panie, to czemuż pan przez Kubę się nie kontaktował? Proszę pana, skąd ja miałem wiedzieć, kto jest tego? Jak Kuba sam nie wiedział, że to pańska krowa. Dobra, to teraz tak, gdzie ona jest? Pobiegła gdzieś pola, teraz już nie mój interes, proszę pana. Nie, pierdziele, dobra panowie, dziękuję za pomoc panie Karolu, ale spoko. Ja muszę lecieć szukać Matyldy. Szukaj pan, do widzenia. Ty, no i po co, że się sam wydał? Ty, wiesz po co? Po to, że będzie kurde mi gościu przyjeżdżał i będzie kurde sprawdzał, kto tu mieszka, to po co? Ale nie, on powiedział, że dziękuję, jeszcze podziękował. No to w sumie dobrze wyszło, no. Ale wiesz, bez sensu tak ten. Dobrze wyszło, ty. A ja w ogóle na tego, na randkę dzisiaj jadę. Gdzie? Bo kurde, chciałem się ciebie zapytać, czy mi byś pożyczył samochód? Co, ta? No. No kurde, ale ten zderzak tam się macha trochę, nie? Ale to nic, ale co za opad? Ten zderzak w ogóle? Znaczy nie, że opad, no ale widzę, że tam lekko ale na tych, dobra. Te zaczepach tak mam ci dwie stówy, jak mi pożyczy, bo ja tylko na wioskę chcę, bo ja, wiesz, chcę się trochę pokazać. Nie? Bo ja mam taki, no wiesz, co chodzi, bo ja bym chciał, wiesz, kurde, pokazać się, że samochodem i tak dalej. No, to wiesz. No ale to... I co, i na każdą randkę będziesz później jeździł tym samochodem? Nie, no nie na każdą, sobie kupię swój niedługo. Niedługo jadę do tego. Może jutro pojadę. Ale tu później babki zaczną jakieś przychodzić i mi żonka będzie gadać, że ale ja do komisu mam jechać, samochody oglądać. Ale rozumiesz, że później tu babki będą przychodzić i się w kościele spotkają z żonką czy coś i ona będzie mi gadać, że ja dobra, jeździłem. Pojadę Władimircem. No też dobra, będzie dobrze. Bierz Seata. Dobra, i tak muszę Władimirce najpierw tu postawić na podwórze. No ale możesz wziąć Seata, no. Będziesz musiał jak coś to żonce moje wytłumaczyć. Dobry, poczekaj, odpalam. Bryki. Do tyłu cofam. I będzie mnie... Wziąłeś od Michała posiarkę? No wziąłem, bo twój dzieciak mi nie pozwolił twojej wziąć. No a tu jakaś afera z tą kosiarką była, kurde, ostatnio. No, coś słyszałem, że niby to, kurde, ktoś ci Michałowi najechał. No, ale nie wiesz, czy tam coś się działo? Michał tam wymieniał jakieś części w niej? No, coś wymieniał, no. Robił. Prostował. Tłuk to, kurde, pół dnia tłuk w nią. Pół dnia muszę się zapytać, ile tam mu oddać za to, nie? Oj tam, no to... Bo to jednak, kurde, wiesz. Dobra, ja mu tu zostawię, nie wiem, czy on gdzieś tu jest na chałupie, czy co? Ty, on pewnie wlazł tam na górę, poczekaj, on pewnie... On się kręcił gdzieś tutaj, ja go widziałem wcześniej. Pewnie na górę wlazł tutaj znowu.
No tam coś gadał ostatnio, tam sprzątał, coś wymiatywał, się stąd. Siema, panowie, już wykosiłeś? Wykosiłem, uważaj, żeby się nie spieprzył. No dobra, tam jeszcze mam trochę obowiązków dzisiaj, ale to... Michał, no. Ile tam ci zwrócić za tą kosiarkę, co tam kup? Oj, działało, śmigało czy działało, czy nie? Działała, tam trochę słychać te takie stukanie, nie? Ale w miarę działała. No to nic chyba, no nie tylko tego Briana byś uspokoił. Ja, dla mnie najbardziej taką najfajniejszą rzeczą było, jak on by dostał tym kablem na moich oczach. Karol. Bo cofnąłem się z przypadek, jak tego czepiłem, Koniec przyjaźni. No, Michał, no to przepraszam cię, no to Michał! Chciałem ci coś powiedzieć jeszcze! No Michał! No sorry, no to się... Dobra, ja ją wezmę, ja naprawię, coś się zepsuje, naprawię. No nie zepsujecie? No nie zepsuj, dobra, pójdę naprawię, no. Ale to nic się nie dzieje, jak coś, ja to za te części ci zwrócę, mów tylko ile. Nie, Karol ma teraz oddać za wszystko, bo on niszczy mi. Ale za Briana też nie. Ukradł mi, tak, za Briana, ukradł mi rower, zniszczył mi teraz kosiarkę, wywrócił specjalnie. Dobra, Karol, to ja ją wezmę, ja ją naprawię i już więcej nic od ciebie nie pożyczę. Karol. Nie możesz pożyczać, ale nie psuć. Jak to może być tak? Jak to wygląda? A jak było trzeba pożyczyć tę kurde, tą przyczepkę taką, ten no, to szuflę taką na tył, to nie ma problemu wtedy. Ale ja oddałem normalnie. Dobra, już więcej nic nie pożyczę. No i dobra, ja nie chcę nic więcej od ciebie. Ja tak samo od ciebie nic nie chcę. No opuść moje podwórko. Tak? To spieprzaj! Kociągnik wezmę! I ma być kosiarka naprawiona. Dopiero wtedy możemy pogadać, jak będzie wszystko tak? Naprawione. To Michał, ile za tego Briana mam zapłacić? Masz go kablem zdzielić i tyle. Dobra, dobra, no. I tak Karolek naprawi wszystko za swoje pieniądze, tak? Już się do mnie możesz nie odzywać. Karol, a tego Seata będziesz brał? Nie, bo też zepsuję. Dobra, ja przyjdę później po tą kosiarkę. Teraz ma być naprawiona. To weź ją kurde, spróbuj. Ja? Ty, Michał. Czekaj. Michał, on na randkę jedzie, tam daj spokój. Ja się nie będę tego dotykał. Dobra, ja muszę ją poczekaj. Karol, dzisiaj jedzie się z kobietą jakoś spotkać tam. Co mnie to interesuje? No to już dobra, już niech nie naprawia dzisiaj. Dobra, nie. Ja ją wezmę, ja ją wieczorem wrócę i naprawię. Zepsułem. Łóżko! Jeszcze poprawił. Widzicie, widzowie? Widzicie? Kłótnie sąsiedzkie, proszę bardzo. Wszystko na wizji. Nie będę widzowie tego wycinał. Nie będę wycinał się, tego, na pewno. A wy się też tak kłóciliście, chłopaki, na poprzedniej wsi też tak się zrobiliście? Bo z nim się nie dało wytrzymać czasami. No i akurat świetną decyzją było wybudowanie się... PASZOŁWON! Ja sobie będę chodził, gdzie będę se chciał, bo ja nie. Sobie nic wtedy nie zrobiłem. PASZOŁWON z mojego podwórka! A i sobie pożyczam dzisiaj Władimirca, bo nie mam czym do rzeki wjechać. Nie będziesz nic z mojego brał! Zostaw go! Michał! Tutaj właściciel krowy Michał! Widziałeś? Zostaw mojego Władimirca, zadzwoniłem na policję. Dobra, przecież nic nie robię, to żarty Michał, takie. Michał, przed chwilą właściciel krowy się odnalazł, jeszcze tu Karola no. Posądził o bandyctwo. I tego, i krowę zabrał. A gdzie jest ta krowa? Poszła, uciekła gdzieś. Na wioskę. I to powiem ci tyle, Michał. Kosiarkę naprawię. A jak się nazywała? Marzenka? Marlenka? Nie wiem, jakoś kurde, nie pamiętam. A, Malwina chyba. Nie pamiętam. Ale powiem ci tak, Michał. Pożyczyłem kosiarkę, ja ją zaraz zrobię. Tam może się trochę obdrapała, bo wywaliłem ją. I więcej nie pożyczę jej. Tak, dobrze. Jak tak ma to wyglądać, to coś, to w porządku. Samaszkę możesz pożyczać. Dobrze. Jak tak ma to wyglądać, w porządku, okej. Jak masz się ze mną kłócić, mnie wyzywać od najgorszych H. Nie w oponach, bo widzę, chyba staje już powoli się ulatnia, bo gwóźdź jest zbity. Ej, co jest? Musiałeś gdzieś najechać na jakiegoś gwoździa. Kurde. Co jest? No, ale jaja, w tej też powietrze powoli schodzi. To może po tej budowie, może po tej budowie u Michała. Nie, ktoś podłożył. Ale on przyjedzie, bo wtedy ja te gwoździe powybierałem. Czekaj, ja zobaczmy tu. A z tych z tyłu chyba nie. Czekaj, ty jechałeś jakoś inną drogą niż od tędy do przodu? Tylko tędy. Nie no, kurde. No jak, nie o tu patrz. Że ktoś podrzucił. Ej, co tu gwoździe robią? Ty, i akurat przy moim podwórku zobacz, ktoś podrzucił, na mnie. Dobra, no. Czyli specjalnie ktoś mi podrzucił pewnie, to ty byłeś, Michał, dobra, nara. Przecież jak mi... Ja pierdzielę. Mogę od ciebie pożyczyć, Kuba, teraz jednak ten samochód, bo niestety nie mam czym jechać. Bierz, a Michał, my musimy te gwoździe posprzątać, to pójdzie do trzeba kolery. To pozbierać zaraz. Paszą won.
akurat tak na głównej drodze, to wiesz. No i jeszcze tutaj, ja narażony, gdzie też tędy będę jeździł? No wiadomo, dziele. Ale i ludzie jeżdżą, to ci mleczarnia po mleku przyjeżdża, kurde no. Siadamy w samochód, zaraz i... ja czekajcie, napiszę do koleżanki i zaraz się widzimy. Widzowie, no lecimy, lecimy. Powiem wam tak, pożyczyłem, no trochę ten zderzak tam jest pęknięty z przodu. Pisałem już do tej dziewczyny, no ona ma ile? 20 lat, widzowie. Nazywa się Janina, ale no to wiecie, no może po prostu tak po babci dostała imię czy coś. Fajnie, kurczę, no zobaczymy, zobaczymy jak będzie mi się z nią rozmawiało. No tak jak pisaliśmy, no to się wydaje... O kurde, trzeba przyzwoniłem. Tylko, bo ona mnie w ogóle zaprosiła, widzowie, na pierwszą randkę do domu. To jest dla mnie trochę takie dziwne, ale dobra, jedziemy, widzowie, no trudno. Zobaczymy, jak nam się będzie gadało. No pisało nam się w porządku, także no zobaczymy. Jestem zadowolony. No tam Michałowi nie powiedziałem, bo teraz się z nim trochę pokłóciłem, widzowie. No pewnie się pogodzimy, ale pokłóciłem się z nim. O właśnie, mówiła mi, że konie ma nawet, zobaczcie. Konie ma. Pewnie jej rodzice mają. I czekajcie, tutaj chyba w lewo nawigacja mi pokazuje, no. Ja mówiłem, że samochodem przyjadę, że autem. I tak kurde, nie wiem, czy wjeżdżę na podwórko, czy... Janina, Janina to piękna, o, jakaś jej... dziewczyna. O, babcia jej śpiewa chyba. Babcia jej jakoś śpiewa. Dobry! Gdzie ona? Kto tu do mnie gada? Nie widzę tu nikogo, widzowie. Ktoś do mnie gada, ale no. Nie widzę nikogo. Hello! Halo! Dzień dobry pani, ja przyjechałem, ja przyjechałem, przyjechałem kochanego zięcia, no witam, witam, ale ja przyjechałem, bo do córki albo do tej, do wnuczki przyjechałem, bo tak umawiałem się z wnuczką, z córką na takim portalu. A z jaką? Z Janiną, taką 20 lat ona ma, no to Janina, może na 20, tak, to ja samej mam sobie. Znaczy... Bo czegoś tego nie rozumiem. Czeka. Umawiałem się z 20-letnią dziewczyną. No teraz na spotkanie, no kurczę, pisaliśmy już jakiś czas, no i... No powiedzmy, nie, to ja! No pisaliśmy kilka dni, no i umówiliśmy się... Tak, to ja! A zajdzie pani tu do mnie na ten? A nie na dachu pani stoi, bo tak mi głowa ciężka... A, od razu pocałunki, dobra! Co jest? Co jest? Co ty, nieśmiały? Nie, 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 stop, niech pani się zatrzyma! Co ty, nieśmiały? Nie, nie, niech pani się zatrzyma, bo chcę porozmawiać, wyjaśnić sytuację. Ej, niech pani się zatrzyma. Niech pani się zatrzyma, kur. Niech pani się zatrzyma, do cholery. Bo wsiądę w samochód i pojadę. Halo. Proszę pani, chcę wyjaśnić sytuację, co tu się wydarzyło. Dobra, dobra. Musimy się wszyscy uspokoić. Dobra, teraz tak. Ja pisałem na takim portalu randkowym z pewną 20-letnią dziewczyną. Teraz przez 3 ostatnie dni. To jest pani? To ja, tak. Ale pani nie ma 20 lat. Czyli pani mnie o... Mogę pokazać wiadomość od ciebie. Dobra, pokażę pani. Tu napisałeś: Janino, jak ja się w tobie zakochał, nie mogę bez cię żyć. Nie, nie, to nie jest mój czat. To jest czat z jakimś innym Alfonsem. Czekaj, to z Bogdankiem, przepraszam, ale on za stary dla mnie. Czekaj, co z tobą? Jest? Co jest grane? No, dobra, mam. Janinka, ja dziś do ciebie na noc przyjeżdżam, zostaję na tydzień. Ale to no też to nie jest mój czat! Ja tego czegoś tego nie pisałem, ja mówiłem po prostu, że możemy się... Franek? Jaki Franek? Jestem Karol. Ty jesteś Kamil, no. Karol! Karol? To ja pisałam do Karola? No? A, no dobra. No ale dobrze, widzę, że chyba pomyłka, do widzenia. Nie pomyłka, już sobie ciebie przypominam. No. Ty to ten nieśmiały byłeś. Ale tylko teraz taka sytuacja, bo nie rozumiem czegoś. Pisałem z 20-letnią dziewczyną, czyli pani oszukała po prostu na portalu, wpisała inny wiek i inne zdjęcia w ogóle, bo... Ty akurat byłeś jedyną osobą, do której jak powiedziałam, żeby wysłał zdjęcie, to wysłałeś zdjęcie głowy. Aha, czyli wszyscy wysyłali czegoś innego, tak? No, a to same skurde psychopaci. Wie pani co? Jednak się chyba nie dogadamy. Ale ja się nie obrażam na coś takiego, mi to znaczy, nawet pasuje. Wie pani co? A to jest pani ten dom, jakby? Tak, ja tu mówię stodoła, bo ja ze świniami mieszkam. Piskiwać jakiś patrzę, tu stoi.
Fajny. Ja ogólnie wychodzę z założenia, no, że trzeba używać 100% wszystkiego, co się ma. Dobra. Jak ja mam, słuchaj, tak, mam, załóżmy 100 metry chałupy. Może wyjdźmy tutaj. Choć ja 100 metrów nie użyję sama, to ja świnie hoduję w chałupie. Ale tego tak, żeby... nie mam takie pytanie. Pani, no tak szczerze, no, tak na oko, no nie chcę pani brać, ale ma pani 70 prawdopodobnie lat. I co pani, nie, pani Janino, szuka pani na takich portalach i oszukuje, że tak powiem, no mało latów. Dla pani no to 20 lat, ludzie no to są mało laci, nie? No to... Nie. Czemu? To tak trochę nieładnie, prawda? Nie. No jak nie, no... Co nie? No oszukuje pani, no kurde, jeżeli pani wpisuje, nie, że ma pani 20 lat, jakieś zdjęcia stawia w ogóle to innej dziewczyny. To czy mam 20? No, ja bym nie powiedział, że pani ma 20 lat. Ja jechałem na randkę z inną dziewczyną, więc... No nie wiem, czy się dogadamy, wie pani, no bo to trochę dla mnie ten wiek, no trochę jest za duży, nie? Czemu? Troszkę jednak dla mnie, no jest za duży ten wiek, no i nie wiem, czy się dogadamy, no tak szczerze, no... Myślę, że... Może randka próbra? Wie pani co, ja muszę jechać. Nie, stój. Nie, ja muszę... Nie, ja muszę... Nie, ja muszę je... Ja muszę jechać. Ja, nie, stój. Nie, niech pani od... Nie, niech pani odejdzie od samochodu. Trzymam. Niech pani odejdzie od... No to mnie przejedziesz, no to mnie przejedziesz. Dobra. Przejedziesz. A tu wyjadę z przodu? Nie. I sobie spieprzamy stąd. Jezus. Boż. Gdzie ja się wpieprzyłem, widzowie? Nie. Widzowie, co jest? Stój, proszę, chcę pogadać, stój! O czym? O czym? Słucham! Mogę iść twoją babcią? Ja nie szukam żadnej babci! Czemu? Bo nie potrzebuję! To kobietą! Sorry, ale nie! Ja szukam dużo młodszej dziewczyny jak już, a nie... Ale chyba mi się po prostu już odechciało, ja nie szukam żadnej. Po tej akcji... Wolę być samotnym gospodarzem. Będziesz mógł ze mną się nie paść. Wolę być samotnym gospodarzem. Do widzenia. A nie chciałbyś ze mną się nie paść. Nie, dziękuję. Do widzenia. No zostań, proszę, no. Niech pani odejdzie, bo panią przyjadę. Niech pani odejdzie natychmiast, zadzwonię po policję. Zostań. Zadzwonię po policję, że pani mnie tu zatrzymuje. Czuję się niekomfortowo teraz. To poczekaj, mogę sobie zadać pytanie? Proszę. A może się zastanowić nad tym związkiem? Dobrze, obiecuję, że się zastanowię, ale w domu, okej? Okay? U siebie w domu. Ja będę do ciebie pisała dzisiaj. A to, cały dobrze, dzień. A to pani konie? No. Ale piękne. Dobra, będziemy w kontakcie, dobra? Mam konie i mam chałupę i hektary. Dobra, do widzenia. Hektary mam. Będziemy w kontakcie, dobra? Mam. A ile hektarów? Hektary. O! Dobra. Czekaj. No, powoli, bo ja panią przejadę zaraz. Niech się pani uspokoi. Jestem, mam świnek 8. Dobrze, niech się pani uspokoi, bo panią przejadę. Dobra, niech pani i odejdzie. Nie, stój. Niech pani odejdzie, bo przejadę panią. Dobrze, pani ma hektary. A ziemioków chcesz? Dobrze, to może innym razem, dobra? Następnym razem, okej? Okay? Niech pani odejdzie. Dobra, widzowie, spieprzamy tyłem. Spieprzamy tyłem, szybko. Dobra, tutaj jakaś droga jest. Niech pani ode... O kurde, przyjechałem ją chyba po nogach. Dobra, spieprzamy. Widzowie, uciekamy stąd. Boże kochany, jakaś stara baba, ja pierdzielę. Widzowie, ona miała na portalu wpisana, że ma 20 lat. Spieprzaj! Biegnie za mną! Ja pierdzielę, biegnie, widzowie, ona miała wpisane, że ma 20 lat! Inne w ogóle zdjęcie, ona jest jakaś... Nawiedzona, co? Biegnie za mną!